jest pierwszym pupilem, który zadaje obrażenia obszarowe. Siema z tej strony, Anio, witam cię serdecznie na moim kanale. W tym odcinku pupil bardzo ciekawy i inny od reszty pupili dla kawalerii. Mantykora rzezi, bo o niej mowa, jest pierwszym pupilem, który zadaje obrażenia obszarowe. Właśnie jeśli chodzi o pupile dla kawalerii. Żeby nie być gołosłownym, zrobimy sobie taki mały pokaz, jak ten pupil działa. Bohater pierwszy, bohater drugi. No i nasza mantykora. Ponownie widzimy naszą mantykorę. Ale może ściągnijmy ich w jedno miejsce, żeby tutaj było to bardziej widoczne. Bohater pierwszy, bohater drugi. No i nasza mantykora. Na podstawie tego raportu sprawdzimy sobie, czy faktycznie mantykora zadała te obrażenia obszarowe, czy też nie. 33 sekunda, tutaj powinny być obrażenia od mantykory. Mamy tutaj mantykora rzezi 132 jednostki stracone w tym legionie łuczników. No i w tej samej sekundzie mniej więcej to powinno być. Powinniśmy zobaczyć tutaj również te jednostki stracone. 32 sekunda tutaj będzie, tak. Mamy 133 jednostki stracone. Mamy również na tym trolu aktywację tego talentu pupila. 107 jednostek tutaj. Więc jak widzicie, trzy legiony dostały tymi obrażeniami, tak jak mamy w opisie talentu. Skoro wiemy już, jak mantykora rzezi działa, to powoli możemy przejść do buildów. Ale zanim zerkniemy na build, oczywiście zapraszam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. W razie pytań zapraszam na serwer Discord, link w przypiętym komentarzu. Mamy tam niewielką polską społeczność graczy COD. Już bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie jeszcze, jakie ten pupil może mieć maksymalne atrybuty. Najwięcej mantykora rzezi może mieć siły. Tej może mieć aż 350. Zręczności mantykora może mieć 320. No i szczęścia może mieć 300. No i standardowo dookoła tych atrybutów będziemy budowali nasz build. Przed oczami mamy teraz build numer 1. Wszystkim dobrze znany build pod uderzenia krytyczne, ale zacznijmy od naszego talentu. Mamy tutaj umiejętność wpadania w szał, więc musimy ten szał zgromadzić. Ale jak działa ta umiejętność? Otóż nasz talent to umiejętność wpadania w szał, zasięg blisko. No i zadajemy obrażenia fizyczne celowi oraz dwóm legionom w pobliżu, jeśli nasz legion składa się z jednostek kawalerii. Testowałem tego pupila również z piechotą. No i jak możecie zauważyć, talent pupila się tutaj nie aktywował. Ale jeśli mamy jednostki kawalerii, to podczas wpadania w szał naszego bohatera nasz pupil w tym momencie oznacza ten wrogi legion swoim znakiem, który utrzymuje się przez 6 sekund. Nasz drugi bohater wpada w szał, pupil ponownie oznacza ten wrogi legion przyszyciem i dwa legiony w pobliżu oczywiście. No i tutaj 2 sekundy po naszym drugim bohaterze nasz pupil wpada w szał. No i tutaj zadaje obrażenia celowi, czyli legionowi, który atakujemy normalnymi atakami, oraz dwóm legionom w pobliżu z priorytetem na legiony, które zostały oznaczone przeszyciem. Ponadto legiony oznaczone przeszyciem otrzymują o 5% więcej obrażeń od umiejętności pupili. Więc sam talent tak naprawdę zamiast 220 współczynnika obrażeń możemy dodać te 5%, to da nam około 231 współczynnika obrażeń. Na 3 cele to będzie 693 współczynnika obrażeń. Gdy dodamy do tego zaawansowane leśniące ostrze, które zadaje plus 30% więcej obrażeń od umiejętności pupila bojowego legionom pod wpływem przeszycia, i dodamy do tego jeszcze intensywne leśniące ostrze, które zwiększa obrażenia zadawane w wyniku leśniącego ostrza o 50%, wtedy możemy uznać, że tutaj mamy łącznie 80%, no i 5% z talentu. Daje nam to plus 85% do tych bazowych obrażeń. W tym momencie nasz pupil będzie posiadał
407 współczynnika obrażeń z talentu. No i na 3 cele będzie to 1221 współczynnika obrażeń na 3 cele. Ponadto zaawansowane lśniące ostrze jest o tyle dobre, że zwiększa nie tylko obrażenia od naszego talentu, ale zwiększa również obrażenia od wszystkich umiejętności pupila, które trafiają w cel oznaczony przeszyciem. To znaczy, że nawet zaciekły atak będzie tutaj zadawał o 30% więcej obrażeń, więc miejcie to na uwadze. A przechodząc do zaciekłego ataku, podstawowo mamy tutaj 500 współczynnika obrażeń. Jeśli zwiększymy to obrażenie o 35%, wtedy ten współczynnik obrażeń będzie wynosił 675 współczynnika obrażeń. No i będziemy mieli na to 100% szans, jeśli dodamy do tego intensywny zaciekły atak. No i na sam koniec skille wszystkim dobrze znane, które zapewniają nam obrażenia oraz wskaźnik krytyczny. Zawsze zaczynajmy od wskaźnika krytycznego, który jest szansą na uderzenie krytyczne. Mamy ryk krwi i wściekły ryk, w połączeniu może to być nawet 100% szansy na uderzenie krytyczne. I dopiero gdy mamy ten współczynnik obrażeń, wtedy będziemy mogli trafić krytycznie, a jeśli trafimy krytycznie, wtedy możemy zwiększać nasze obrażenia morderczym ugryzieniem, które może zwiększyć te obrażenia nawet o dodatkowe 100%. Więc łącznie mamy teraz plus 150% do tych bazowych obrażeń. Nasz talent po tych wzmocnieniach bez uderzenia krytycznego zadawał 407 współczynnika obrażeń. Dodamy do tego 150% obrażeń krytycznych. W tym momencie w jeden cel będziemy posiadać 1017,5 współczynnika obrażeń. No i jeśli uda nam się trafić 3 cele, mnożymy to razy 3. W tym momencie na 3 cele zadamy obrażenia o wysokości 3052,5 współczynnika obrażeń. Dodatkowo nasz zaciekły atak zada obrażenia o wysokości 1687 współczynnika obrażeń w pojedynczy cel. Są to naprawdę potężne obrażenia i uważam, że Legion Kawalerii, każdy pupil do kawalerii powinien mieć zaciekły atak oraz intensywny zaciekły atak. Weźcie sobie tę radę do serca. Skoro znamy obrażenia w jednej rotacji, to możemy teraz przejść do obliczeń, ile zadamy obrażeń w 30 sekund. Żeby była jasność, robię te 30 sekund po to, żebyście mieli lepszy obraz tego, jak ten pupil działa, no bo wiecie, pupil może mieć naprawdę potężny współczynnik obrażeń, ale jeśli nie będzie zadawał tych obrażeń często, to w ciągu 30 sekund może zadać dużo mniej obrażeń od pupila, który będzie miał całkiem niski współczynnik obrażeń, ale będzie te obrażenia aplikował co turę albo co dwie tury. Dlatego staram się to obliczać na te 30 sekund. Ten build w pojedynczy cel zada obrażenia o wysokości 1017,5 plus 1687,5 razy 4. Mnożymy to razy 4, gdyż czterokrotnie jednostki kawalerii w ciągu 30 sekund potrafią wpadać w szał. No i daje nam to współczynnik obrażeń od pupila o wysokości 10820 współczynnika obrażeń na jeden cel. Natomiast na 3 cele mamy w tym momencie 3052,5 plus 1687,5 razy 4. Daje nam to łączny wynik 18960 współczynnika obrażeń. Koszt takiego buildu to około 388500 monet wymiany. Obrażenia tego pupila są naprawdę wysokie, ale wiadomo, największą wartość ten pupil osiąga wtedy, gdy uda nam się trafić 3 cele, bo wtedy nasz talent będzie mógł zabłysnąć. Tak prezentuje się build numer 1 pod obrażenia krytyczne. Może wam się nasunąć teraz pytanie, dla jakiego bohatera jest Mantykora Rzezi. Moim zdaniem można jej używać na każdym bohaterze od kawalerii, ale miejcie to na uwadze, że w pojedynczy cel pupile takie jak na przykład Złoty Ptak będą miały większe obrażenia od Mantykory Rzezi. Więc jeśli macie Złotego Ptaka dobrze zrobionego, to nie jest tak, że musicie go wyrzucać, że musicie się go pozbywać. Przejdźmy do buildu numer 2, który jest dużo, ale to dużo, dużo tańszy. Ten build jest niemalże pięciokrotnie tańszy. Natomiast jeśli chodzi o obrażenia pupila, mamy tutaj te obrażenia zmniejszone w pojedynczy cel o połowę. Przy walce na 3 cele te obrażenia są zmniejszone o więcej niż połowę.
ale przejdźmy do tego buildu i zobaczmy, co się tutaj zmieniło. Po pierwsze, jest bardzo, bardzo tani i dla pupila mamy tak naprawdę 6 umiejętności. Mamy tutaj zaciekły atak oraz wszystkie wzmocnienia do niego. Mamy również zombie szpon, który też jest stosunkowo tani. Ale największa zmiana, którą tutaj możecie zauważyć, to drapieżny pościg oraz łowcze tropy. Te dwie umiejętności łącznie mogą nam zagwarantować nawet 10% wskaźnika krytycznego, gdy umiejętność bohatera zadaje obrażenia fizyczne. To znaczy, że nasz Emrys, nasz Urag, nasz Bakshi będą mogli zadać obrażenia krytyczne ze swoich umiejętności. 10% daje nam średnio raz na 10 aktywacji uderzenie krytyczne. Posiadając te dwie umiejętności na 5 pupilach od kawalerii, a co za tym idzie, jeśli będziemy posiadali te dwie umiejętności na 5 pupilach dla naszych 5 legionów od kawalerii, wtedy na naszej szarży tak naprawdę na 5 legionach 10 bohaterów wpada w szał. A to oznacza, że statystycznie jeden bohater powinien uderzyć swoją umiejętnością wpadania w szał krytycznie. Dawno nie grałem kawalerią w polu, więc nie pamiętam, jakie są to obrażenia z wpadania w szał. Ale jeśli na starcie widzicie nad legionem wroga na przykład czerwone 15 tysięcy po wpadnięciu w szał, wtedy jeśli nasz bohater trafi krytycznie, zamiast 15 tysięcy będziemy mieli nad legionem wroga 22 500. Dlatego uważam, że wiele osób troszkę przesypia te umiejętności. Wiele osób, które mainują kawalerię oczywiście. Myślę, że te umiejętności jedynie póki co mogą się sprawdzić na jednostkach kawalerii właśnie dzięki tej pasywce, że już na samym starcie, gdy wbiegniemy w legion dystansowy, nasz bohater będzie mógł od razu wpaść w szał. Na 10 bohaterów w 5 legionach jeden powinien trafić krytycznie. Jeśli trafi dwóch, to jeszcze lepiej. No i przede wszystkim myślę, że takiej bomby raczej nikt nie przeżyje. A kolejnym plusem tych dwóch umiejętności jest ich cena, bo jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Jeśli bym mainował kawalerię, to naprawdę pomyślałbym o tych umiejętnościach do każdego pupila od kawalerii. Doszliśmy już do końcówki tego filmu. W tym odcinku to by było na tyle. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.